Ja na praktyki. Praktyki czy lekcje? Teoretykę, no, jakbym miał kolegów, którzy też szukają pracy, to... Co gdyby przepłynąć? Chcę stwierdzić, że no... Jasny, kto? Panowie, słuchajcie, co z tym policjantem? To ty odj***, Michael. Nie wiem. Panowie, jest nieprzytomny. Liścia. Nie no, może lepiej, że jestem przytomny. Dzwoń na psiarnię, na karetkę, na wszystko dzwoń. Panowie? No mówię, dzwoń na tą pieprzoną karetkę. A nie lepiej będzie, jak mu rozwalimy bodycama i się stąd lotnimy? Halo? Ale... Anonimowe zgłoszenie. On już dzwoni. Anonimowo dzwoni. Rozwalamy tego bodycama czy nie? Jak chcesz. Tak, zemdlany. Dobra, biorę to. Jaki k***** zemdlany? Dobra, biorę to i wywalam. No weź go zniszcz. Ja. A nie wiem. Do oceanu go wywalę. I zniszczę. Dobra, zniszczę po prostu. Dobra, już nie ma. Było. Dawaj do strzału i jedziemy. Uuu, no panowie, było trochę niebezpiecznie się zrobiło. Dobra, wróćmy na bloki, panowie. Panowie! Co? Jak tam? Czy spało z wiadomością, że zabiłeś komendanta? Komendanta, policjanta. Miło. A, no to świetnie, bo zaraz zaczynałem pracę. Ej, ale... No. Takie pytanie, ty się tutaj domówiłeś? No, zdarza się, kurwa. Aha. To tutaj ty to robisz. Hello. Ty błażej! O, kurwa. Co ty? Tatuj z kurwa. Co ty? Co ty? Czekaj, co ty masz na głowie? Włosy. Wodorosty. Co? Do wody to wystarczy się ugotują. Ej, dobra, ja mam pomysł. Wszyscy smaka, weź ty ugotuj Darren na obiad. No Darren, mam nawet spaghetti obiad, tak sobie sprawę. Spaghetti carbonara. Darren. No. Będzie obiad, jak proces pracy. Jak ugotujesz, to będzie. Małżeństwo. Chodź tu, idioto. Ja nie wracam. No to spier... Dawaj pieniądze, śmieci jebne, zabij się. Ty, creepie, odejdź od nas, creepie. Zaczepka. Zaczepka i bombonierka. Ty, tęski jebleci. Co? Ej. Oho. Darek, sprzedawca koparek. Ja pamiętam, że Dereny Darka? Dereny, Pemy Darka. Darek, sprzedawca koparek. Ty, debilu, ty wstaniesz? Błażej o twój Jarek, dobra. Ty, uspokój się, to Rudy. Rudy jest git. Rudy, bo ci prawie dał, to wsiadłem. Ej, patrzcie go ma, po jakie ma blachy. Rudy, czad, co jest? Rudy, fajne blachy. Rudy, fajne blachy. A tam jest jakiś twój akustyczny dzieciak? Gdzie? No tam jedzie. Nie ma dzieci, nie wiem, to dzieci. No, dobra, elo. W ogóle siema, nawet zawitam was w kolejnym odcinku Życia, który nie jest sezonu drugiego. Nie przywitałem się, cześć kajak. No, zawsze są mała słabkę w górę pomiędzy takich filmów, więcej odklejonych momentów. To widzowie, idziemy do pracy, nasz brat nie pracuje, pracuje na kuchni. Pamiętajcie, widzowie, sobie to. Widzowie, jedziemy na czerwonym, nie mamy prawka. Wszystko się zgadza, jedziemy rozwalonym Peugeotem, którym zabił Michael policjanta. Wszystko, ale to na tipi-topi się zgadza. No co, widzowie, jeżeli chcecie się zrekrutować do naszej ekipy nagrywkowej, to wbijajcie na naszego Discorda, link jest w opisie. Bo rekrutacja, widzowie, jest otwarta. No co, widzowie, po prostu jedziemy do naszej pracy. BMA, a to nie BMA, no tak. A ten Peugeot rozwalony jest. Serio? On tak od początku jest. Tu jest chłopie przetarte. No, to napraw to. Ty! Cześć Boże. A ty gdzie w sumie jesteś? Do roboty. Jakiej roboty? No ja na ochronie pracuję. Nie no, to fajnie. A co wy? No, ja jadę do gości. Gości, do ciotki, babci, wujka, córki. A konkluzją dochodzę do kontuzji. No, tak, może. Masz kontuzję fryzury. Wow. Się ubierasz jakbyś komuś. Autyzm. Kontuzja fryzury. Gang. To nie jest BMA Darka, sprzedawca koparka. Nie wiem. Darek, siema. Co? Darek, gdzie ten? Koparkę. O! Debil. Debil. O, dzień dobry, good night. Dzień dobry. Dzień dobry, co spóźnienie? Menadżer? No. Chyba nie poznałem. Ale nie no, good night. No widzisz. Dobra. Co to za strój? No, chodź. Właśnie, bo tu podobno menadżer gadał, że tu jakaś przebudowa będzie, znaczy, że pozbiera to wszystko. Skończone, chodź tu, bo tu jeszcze jest... A, dobra. Zepsuta furtka, wiesz? Rozumiem. To wprawia jak w twoim Peugeocie, Michael. Nie, nie wszystko działa. No tak w połowie. Wszystko działa, ale obstawa. No. No. Chodźcie, umiesz korzystać z AK? Jest, no, smało. Z czego? Z AK-czo? Dobra, Szymona, ja to ledwo broń trzymam w rękach, co dopiero jakieś kałacha. Aha, to ja w CS1.6 trzymałem. To wezmę dzisiaj. Jak loka, a co? Dobra, co tu się stało? Wow! To jest dobrze. Chodźcie. Tu się zmieniło, co nie, Michael? Tu się może się... Siema w ogóle. Dobra, przebieram się.
No tu już Tiago ten zwija, bo on już skończył swoją tą. Dobra, ej dobra, to się naprawdę zmieniło. A to jest Travis, to nasz mechanik. Trzyma. No, dobra, takie ciuszki jak te to są, na nas też czekają? Tak, takie jak ja mam. Być na naszą dobra. Naszą, tak? Dawaj, tak. Wybierasz mnie. O, menadżerze, fajne te ciuszki. Fajny. Nie ukrywam. Piemne. No, obcisły bo jest gruby. Aha. Weźcie sobie jeszcze radia tutaj, no macie na stół. Jaki pistolet? Gdzie dobra. Tu jest stół? Tu. A, dobra. Okej, okay, widzowie, radio weźmiemy sobie. Ło, dobra, mam to, jak to się obsługuje teraz? Radio check. Jak to się obsługuje? Czekaj, ja ci powiem. A gdzie, co tu wpisać, menadżerze? Ty, bo ty nawet nie powiedziałeś, menadżerze. Częstotliwość 41. 47 chyba. 47? No. 1. 1, a. 1? A jeden? To tu widzowie wpisałem 41 i tu chyba join. Dobra, i teraz mam schować radio i pod koszulkę zawsadzić. Radio tak? Check. Radio check. Dobra, mam pod koszulką i teraz jak nacisnę tu... Halo? Radio check. Wszystko słychać. Dobra. Michael, podłączyłeś do tego radia? No, coś mi świszczy. No. Dobra, to... Dobra, chodźcie. W ogóle ile osobowe są do tej grupy? Bo ile nas w służbie jest? Po czterech? Dzisiaj we trzech pojedziecie. A. Musicie tu na razie skakać. Czyli... BM-ką jedziecie oczywiście. BM-ką? Na robotę? Żartuję, nie dziś. Aha, no bo... Może kiedyś wam dam, nie no, jedziecie kanisem dzisiaj. Jedziecie na parking, na Mirror Park. Dobra. Wiecie gdzie to jest? Ta, i co mamy tam w Rosce stać? Ta, stoicie tam przez 5 godzin jakoś, 4. Dobra. I jak coś będzie się działo, to po prostu dzwońcie to na rewirze, przyjadę. Dobra. Godzinę jakoś 4. Dobra, to trzymaj się. Cześć. Ty jak ci w ogóle tu zostałeś? Przecież nie masz doświadczenia. Błażej. Ja? No. Mam przecież. Jakie? Ja po studiach jestem przecież debilu. No rzeczywiście, no ty jesteś po studiach jak ty. Prawa. Co ty robisz na ochroniarzy? No, słuchaj, no życie potoczyło własny scenariusz. Dobra, w sumie ja też nie wiem co tu robię. Ten debil też nie wie co tu robi. Ty mnie tu on jest głupi. Ty jesteś głupi. Dobra. Nie, bo ty. Ale ty w ogóle wiesz jaka jest dniówka, czy nie? Czy nie czytałeś umowy? Ja nie zaczytałem, tylko podpisałem, nie? A, no to ogółem to dniówka to jest od 200 do 500. Dobra, jesteśmy panowie. Zupka chińska. Wstajemy. O kurde, no to trochę tu jest aut. O kurde. Dojechaliśmy, menadżerze. Nie wiem, cieszy mnie to. Cieszy mnie to. Ja mam mojego kija. Sobie pójdziemy tam usiąść sobie na to. No to nie wiem, ja sobie tu pochodził, popatrzył fury. Czy ciekawego tu jest, czy nie? To jest niby ciekawego. Ty w ogóle... Tam narobiliście. Gdzie? Z 80. Paler. No nieźle. Ty tego! Debilu! W ogóle widziałeś jaką mamy perłę? Peugeota? Trzeba coś z nim zrobić. Coś zauważyłem. Trzeba coś z nim zrobić, on wygląda jak gówno. To co, Michael? Trzeba coś się zająć, nie? To nałóżcie jakiś lakier. Dwóch się niech ustawi na tym, na wjeździe i wyjeździe, a drugi niech tam, gdzie jest taka dziura, jakby wyskocznia. A, dobra. Menadżerze, za ile będziesz z tym sprzętem? Już, ja. No w sumie za godzinę nam się kończy już. To ja odbiorę, panowie. No. Dobra, tu wam rzucę wszystkie. Dobra, to ja wezmę tym chłopakom. On dostałem. No, dobra. Się nie pobijcie. Dobra. Dobra, lecę, bo muszę jeszcze coś załatwić. Dobra. Już się ma. No a teraz blaw. Dobra, panowie, to są, wracamy dalej do chodzenia sobie. Ja na razie się odłączam od radio. Mam ważną sprawę. No, okej. Okay. Widzowie, widzicie? Okay. Wydawało mi się, że widziałem tego bezdomnego, co wcześniej. Tak mi się widzowie wydawało. Nie jestem widzowie pewny. Ale... Jest! Jest! Ty do BM-y chciał wsiąść, dawaj go! Dawaj! O! Dawaj go, Michael! Łos! Ale dostał! A! Debilu! Dobra, dzwońcie po policję. Jak w sumie szkoleniasz są sobie służby? To ktoś musi zostać. Zostaniesz, braciak? Mieliśmy jednego osobnika, który chciał ukraść na auto, ale... jakby... został zneutralizowany. I bardzo dobrze, krótko z tak. Dobra, wzywamy tu policję. No jak leży, to po prostu po policji pewnie zaraz przyjadą.
wasza zmiana się i tak kończy. Tak. To dawaj, my jedziemy. Ty zostaniesz, braciak? Żeby na policję? Nie wiem, jak chcecie, nie? No zeznania ktoś musi założyć. Mogę dostać. Ta, a no bez kitu. Zapomniałem, stary. No, kiery. No bo nie wiem, że przecież kierować nie mogę. O, jedzie policja. O, cześć. Dawaj, w prawo. Będzie szybciej. A może chciałem jechać w lewo. Ale w prawo będzie szybciej. Bo jak ten gitar jedzie? Co to za idiota? Policja. Ty mi przesadzasz. Ty jesteś głupi? Na oczach policji? Zasnąłem na chwilę. Ej, dobra, ja w sumie się tego. Dzisiaj umówiłem na prawko. Na później, więc rzuć mi od razu na prawko, dobra? Nie. Ja. Weź, rzuć mnie na prawko. O, stary, dzięki, że poczekałeś. Mam nadzieję, że się nie zanudziłeś na śmierć. Nie, no było bardzo ciekawe. Czekaj, jakby nie na ten parking. A! Idioto! Nie no, widzę, że ty jest debil! Ale co, jesteś już po prawku. No i co, dostanę jeszcze dwie lekcje i egzamin teoretyczny. To... Jaki debil. Ło! Dzień dobry. Wysiałem na pana. To jest przypadek. Dzień dobry, zaskoczenie. O no, cześć, cześć. Jego, kurde, poszło. Wie pan? Takie widoki to mi tylko przypomną tą naszą pierwszą rozmowę na temat tej firmy. To jest przyznaczenie, no a wiesz? To pan po mi sugeruje jakiś romans? Powinien skoczyć. Powinien skoczyć. Dobra, my się przebierzemy i co, do biura? Dobra, no i przyjdź do biura po kolei. Dobra, to chodź Michael do szatni. Aj, w szatni coś czeka na ciebie. Co? Że kolega? Ławce. Diego. Na ławce czeka coś dla ciebie, no. Wiesz to, dobra. Co? My nic nie widzimy. Dobra. Teraz przyjdziemy. To trzymaj się, Diego, ty zaczynasz teraz? Ja. No, zaczynam. To niestety dwie różne. Dobra, po kolei, to ja pierwszy, Michael. Nie. No, spoko. No dobra, no ty jesteś... Wziąłeś prezent? O, tak, znaczy no, Michael wziął sobie, znaczy na spółę, o tak. W kartonie było. To na jedną osobę czy na dwie? Na jedną. Czy rozumiem, że to jest dniówka plus jakby ta akcja? Dokładnie, jak mówiłem, że to się będzie wahać między 250 a 500 A taka dolarów, tak? Stała dniówka, w której nie będzie żadnej akcji, to jest ile? 350 może. A, dobra, czyli że... Zależy od... Czyli za takie akcje proste jest dodatkowe pieniądze, tak? Pracodawcy zależy, no, co dadzą. Dobra, ale za takie akcje to są dodatkowe pieniądze właśnie, jak to zagrożenie życia. Oh, wow. Na przykład kark Michael aktualnie. Au! Dobra, no to co jutro? No będą takie sytuacje wyjątkowe, nie? Jak będę was potrzebował czy coś. No to co, jutro się widzimy? Pod telefonem. No tak. No właśnie, szefie, Boże, mogę mówić menadżerze? Nie odzwyczaję się. To menadżerze, czy my będziemy robić te szkolenia na temat pistoletów i broni? Licencje? No, w dużym skrócie to oto. A korzystałeś z tego kiedyś? Z broni? Tak, szczerze? Tak. No to pewnie, że tak. Za tydzień będzie wyjazd w teren, to pod namiotem, także... Pod namiotem. Weźmiesz... Kusząca oferta. Kolegę... Dwóch kolegów mogę wziąć. Nawet trzech. Mam brata w twoim wieku, to... No, to jakaś propozycja? Kolejna, czy co? To... No, on tam gdzieś na blokach mieszka. Ty debil prawie spadł. Jest woda na dole. Idiota. I dobra, same na bloki. Daraj się nas martwi. Jestem. Dobra, to trzymaj się, menadżerze. Dobra. Zatem się damy do naszej perły motoryzacji Pigot? Taki Pokémon. Aha, taki niemiły jesteś. Zobaczmy, czy Darren tęsknił. Myślisz, że tęsknił? Płakał w poduszkę? Ale czy obiad zrobił? No, rudy jest. Ty... Czemu do tego auto jest na jakimś wypizdowie? O kurde, no znowu mnie walnąłeś tymi drzwiami. Ty Rudy, czemu twoje auto jest... gdziekolwiek? Nie, czemu nie jest zaparkowane na miejscu parkowania? Uważam, że takie auto nie powinno być zaparkowane. Uważam, że takie auto nie powinno... Wiesz, jakie pieniądze za to dałem? Ja uważam, że takie auto nie powinno należeć do Rudych, ale tam jest szczegół. Ja uważam, że Rudy powinien siedzieć w klatkach. Ej, Rudu... Rudu... Ej, Rudy! Ty! Pytanie, zamierzasz kiedyś zmienić kolor włosów? Cześć, kochanie. Czy Rudy to zbyt twoja charakterystyczna cecha? No. Niczym bym się nie wyróżniał, jak ty. Ej, wiecie, co teraz zrobiłem? No? Srałeś! Obiad? Nie. Tą pałkę z pracy. Nie. No dawaj. Pojarałem
Nie, ale zajerałem starą skarpetę, jeździ k***a dziada starego. Rozciekasz się do mieszkania. I tak mi je*** z mordy. Na ty rudy, zostań się. I dobra, Michael, bo mamy to od tego naszego szefa. Przezestujemy? Chcecie spróbować smaku skarpety? Nie, mamy od szefa naszego. Mogę mu wyj***. Nie! Ja, ty jeszcze nie brałeś, a już chcesz każdego na p***ć. Nie, wygląda się jak Roma geje. Bo powiedział ten, co się kłócił z kochaniem swoim. Ale on wygląda takim kołdzie tylko troszkę jak... Dobra, przedostujmy to, co dał szef. No, ciekawy jest towar, panowie. Za gówno. Nie no, spoko jest, co ty dajesz. Jakbym miarł jakiegoś bobra. Ty stary, czaisz to? Ta, od skarpety? Normalnie, ale od takiego czegoś go poskładało. Jakiś bobra jarał jakiegoś. Bobre... Gówno bobra. Kurwa bob. Bob? Einstein? Co? No weź tego nie jaraj, tego gówna nie ma ciotwa. Co? Mogę ci dać? Trochę? Chcę? Zużyty już troszeczkę. Ej, a ty przebierzesz tam bluzę Dunder. Co? Ma zebrał. Moja mama zdała, jak mnie zobaczyła i mój... Ja pierdzielę. Dobra, małżeństwo, gramy w coś? Cały czas grasz. No co mam robić? Dobra, idę srać, elo. Ty, dzwoni do mnie ten. Dzwoni do mnie, nasz szef. Halo? Pilnie przyjeżdżaj na siedzibę. Z Michaelem czy sam? Maraton przebiega. Obojętnie, może z nim przyjechać. Dobra. Michael! Jedziemy, robota jakaś. Dobra. Dobra. Dzień pierwszy. Dzień pierwszy ubierania? A to i tak, że to była twoja... A to i tak, że on biegł twoją rozgrzewkę? Michael, dobra. Nie udawaj. Wstawaj. Dobra, widzowie. Ciekawe, co szef od nas chce, jakby... Co ty robisz, Rudy? No. Kto, ciekawe, co szef od nas chce, bo o takiej godzinie jest 22, a szef do nas dzwoni i mówi, że... Pilnie jesteśmy wezwani do roboty, ty stary. Ciekawe, co nasz szef od nas chce, 22. Oby to jakaś dobra sumka, stary, siadła. Dobra sumka by tu siadła. Do tam, jakaś mam tam? Ta, do nas. Dobra, widzowie, oby tu dobra sumka siadła. Mam, widzowie, dwa koła, ostatnio o tym nie gadam. Ale, widzowie, 2000 to już jest całkiem... Ja mam 4 koła. Okej. 2000 to jest, widzowie, już całkiem siana. Jeszcze 3 koła. Będziemy, widzowie, nie, 3 koła, 2 koła jeszcze, widzowie. I spłacimy dług w urzędzie. Pytałem, widzowie, czy braczek jeszcze ma dla nas za złe, że my liczyliśmy mu to auto i chce od nas jeszcze tego tysiaka, czy nie? Ale co, widzowie, na razie widzimy się na filmie. Ty, księżniczko. Tych stare jakieś chmury nie idą czarne? Znowu będzie padać? Nie wiem, takie deszczowe dni są w tym Los Santos. No widzisz, jakie czarne chmury idą? Widzowie, Michael to jest troszkę upo. Dobra. Jesteśmy... Przebrać się? Przebrać się? Na rzeczy? Dobre za spóźnienie. A, tak mówię. Dobra. Chodź, Michael, chodź, przebierzemy się. Dobra. Marianki. No, jesteśmy ubrani. Jestem Michael. Szybko siadamy do BMW. Dobra. No to, szefie. Trzymajcie. Co to? To jest bez amunicji. Okej. Na jednym sporcie, który pilnujemy, kręci się śmigłowiec. Musimy to pilnie sprawdzić, nie? Okej, dobra. Żebyśmy dobra fucho. Okej. Siadamy do BMW. Kurde, widzowie. Pistolet znowu w dłoni Noego. Kurde, no interesująco się tu robi. Port? Dobra. Dobra, musimy jechać. Jechać za nim? Nie, poradzi. Dobra, to ja zostaję. No kurde, chyba się rozpada. Jak tam dojedziemy, biorąc pod uwagę, jakie chmury tu są na tym Los Santos. No ale co? To nie ma amunicji, ma nam tylko służyć, żeby przestraszyć, bo w sumie... W ogóle legalne jest to, że możemy mieć to aktualnie? Wiecie co, nawet jak nas złapią, to zaraz tego wyrwiemy. Wszystko jest na mnie, także się dobra. O to nie obawiacie. Dobra, widzowie, to ja się będę obawiał, po prostu jedziemy. Dobra, przygotujcie się już. To masz tu radio? Grube. Kurde, bo światło. Nie wziąłem radia, masz tu? Nie, niepotrzebne nam jest to radio, to jest pilne, stary. Dobra, to... Żeby się nie rozwali tutaj. Tylko, jak ktoś tu jest, to może nie wjeżdżajmy tam od razu. Dobra, widzicie coś? No widzę światło, widzę... Dobra, wysiadamy? Dobra, nie idźcie tam. Dobra, Michael. Nie mamy tego, amunicji. W sumie i tak nie umiemy strzelać za bardzo. Tam nie mam
amunicji. No ja nie mam amunicji, jedą nam. Strzelam do ciebie, Bobby. Nie, czekaj, ten helikopter leci. Kurde. O! Nic, potknąłem się. Czy nie widzę, w jakieś auto biorą? Wzięli go na Karkowowa. Czerwone auto. Odlesieli. Daj sobie. No, ma twarde jaja. Wchodzi. Michael. Jest tam jeden. Gdzie jest szef? Jest szef. Jest szef. Dobra, jeszcze jeden tam jest dalej. Michael, załatwisz go? Dobra robota, załatwię go. Cofnijcie się, cofnijcie. O, wpadł do morza. Dobra, weźmy tego drugiego. Weźmy tego drugiego. Wezmę go, dobra, idźcie do auta. Dobra. O kurde, widzowie, dobra, to była mocna akcja. Widzowie, kargowo brał jakieś czerwone auto, jeszcze jakiegoś chłopa spacyfikowaliśmy. O, stary. Ale akcja. No. Ciekawe, je dostaniemy. No, powiem ci, że akcja taka interesująca. No kurde, szkoda, że się rozpadało, no. No ta, dobra. No ja co szef zrobi z tym typem? No, no już. Ładuję go, jedziemy stąd. Gdzie? Gdzie my jedziemy z nim? Jedzie na siedzibę. Na siedzibę? Tak. Okej. Okay. Przeczepię go. Okej, widzowie, na siedzibę, czyli tutaj widać, że menadżer też nie gra czysto.